A co łączy Branickiego z Krakowem? Był przecież wojewodą krakowskim, dlatego też tu, na rynku, miał swoją prywatną kamienicę. Kamienica jest jedną z największych, no i też najstarszych kamienic w tej części miasta. Jej mury pamiętają nawet koniec XIII wieku, ale to właśnie od Jana Klemensa Branickiego wywodzi się nazwa gmachu używana do dziś, czyli kamienica hetmańska. W jej wnętrzach znajduje się sufit z gotyckim sklepieniem krzyżowym. Ale najlepiej te wnętrza będzie mi się oglądało jedząc tu obiad, ponieważ znajduje się tutaj restauracja Szara Gęś, do której teraz idę.